W gonitwie ósmej na dystansie 1400 metrów wystartują trzyletnie klacze arabskie drugiej grupy, czyli takie, które w pierwszym roku swoich startów na wyścigach nie wygrały żadnej gonitwy. Z numerem pierwszym pobiegnie Charade, pod jockeyem Tomaszem Dulem z numer 3 Nadaneze, pod Sylwestrem Pulcem numer 4 Alada, pod Jerzym Ochockim numer 5 Pifraza, pod Józefem Gęborysem numer 6 Machorka pod Markiem Nowakowskim i numer 7 Erotonia pod Wiaczesławem Szymczukiem. Z wyścigu została wycofana klacz, która miała pobiec numerem drugim Habanda. Ostatnia z maszyny ruszyła Charade, a na prowadzenie wyszła Alada i galopuje z przewagą trzech długości nad pozostałymi końmi. Charade przesunęła się do przodu. Pierwsza jest Epifraza. Epifraza w dalszym ciągu utrzymuje prowadzenie. Na drugiej pozycji galopuje Alada. Trzecia jest Charade. Machorka, Erotonia i na samym końcu Nedaneze. W dalszym ciągu na prowadzeniu galopuje Epifraza i ona wyprowadzi całą stawkę na prostą finiszową. Epifraza atakowana przez Aladę. Alada jest to jedyna debiutująca klacz w stawce. Epifraza i Alada. Alada z Epifrazą. Te dwie klacze chyba rozegrają końcówkę. Alada, Epifraza. Alada z Epifrazą. Epifraza nie chce oddać zwycięstwa, ale Alada dużo lżej galopuje. Alada wysuwa się już na prowadzenie. Alada, tak jest, Alada nie przegra już tej gonitwy. Alada druga jest Epifraza. Alada, Epifraza. Alada zwycięża w gonitwie, druga jest Epifraza, trzecia Charade, czwarte miejsce zajmuje Nedaneze, piąta jest Erotonia i zamyka pole Machorka.